A teraz bardzo ważny moment. Zwycięzca, a już w tym momencie mogę uściślić, powiedzieć zwyciężczyni trzeciej odsłony konkursu Wydaj Płytę Zbędzie Głośno. Jest nią dziewczyna, która wygrywa slamy poetyckie, recytując własną twórczość, prowadzi warsztaty z zakresu improwizacji, rytmiki i kompozycji, a jej piosenki hipnotyzują. Jest wrażliwa, delikatna muzycznie, ale odważna w warstwie lirycznej. Sara Kordowska, zwyciężczyni trzeciej edycji Wydaj Płytę Zbędzie Głośno. Witaj, Saro, cześć. Dobry wieczór. Jak się czuje tak młoda osoba w momencie, kiedy dowiaduje się, że zwyciężyła konkurs i za moment ukaże się jej płyta i tak naprawdę jej życie, no chcąc nie chcąc, bardzo się zmieni? Wszystko, co przychodzi mi do głowy, jest stricte patetyczne, bo mogłabym tu powiedzieć o niedowierzaniu, o jakimś spełnianiu marzeń. Generalnie staram się unikać tych słów. Są w moim dekalogu słów, których nie używa się w piosenkach. Właśnie wiara, nadzieja, marzenia to są słowa takie bardzo mocne, ale których nie lubię. No ale to jest istny kosmos, tak bym to ujęła. Istny kosmos. Czuję, że po prostu jest to szansa na bycie kimś innym. Pamiętam, jak zadzwoniłem do ciebie, poinformowałem cię, że zwyciężyłaś w konkursie. Byłaś wtedy na wakacjach. Po raz trzeci jest taka sytuacja, bo Miss Obsession, zwyciężając pierwszy konkurs, też była na wakacjach. Marta Zalewska również, ty też byłaś na wakacjach. Gdzie byłaś akurat, jak cię poinformowaliśmy? Jak wyglądały dalej twoje wakacje? Przestały być wakacjami. Nie mogę powiedzieć, że było inaczej. Twój telefon zaskoczył mnie na plaży. Patrzyłam na ocean i widzę, że dzwonisz. Myślę sobie, okej. Okay. Ocean, czyli to nie była Polska? Nie. To była Portugalia, dokładnie Quarteira. Mhm. No tak, no i od tego momentu, od tego jednego telefonu zaczęła się cała organizacja właśnie zespołu i taki rachunek sumienia, co jest jeszcze do zrobienia, co jest niedokończone. Z pewnością do przygotowania jest koncert, który będzie na początku października, w dniu premiery płyty. Jeszcze nie zdradzamy dokładnej daty. I w Portugalii już ten skład sobie kompletowałaś. Ale polski, czy zatrudniłaś jakiegoś muzyka z Portugalii? Myślę, że to jest jeszcze nie ten czas. Nie, wszyscy muzycy są nawet z mojego miasta, czyli z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy pozdrawiamy serdecznie tych ludzi, którzy trzymali mocno za ciebie kciuki i liczyli na to, że to właśnie twoja płyta ukaże się z Czwórką i Agencją Muzyczną Polskiego Radia. Kilka miesięcy temu odwiedziłaś nas w Czwórce, mówiąc o swoich planach na przyszłość, opowiadając już o płycie, którą nagrałaś, i ta płyta ujrzy światło dzienne już za miesiąc z kawałkiem. A kiedy była nagrana? Bo wyczytałem, że przed ukończeniem pełnoletności. Tak, tak. Jej szkice pojawiły się już na początku 2017, czyli miałam niespełna 17 lat. I wtedy też to wszystko nagraliśmy i tak sobie szufladkowało. Saru, kto cię namówił, żebyś się zgłosiła do konkursu Wydaj Płytę Zbędzie Głośno? Namówił mnie Jacob Flaner, czyli Dawid Jakubowski, z którym też pojawiłam się tu już wcześniej. Byłaś tutaj na koncercie Jacoba, bo on znalazł się na naszej składance Będzie Głośno z piosenką Cappuccino i zagrał koncert. I wtedy nagle ty się pojawiłaś i zaśpiewałaś w kilku piosenkach. To jest przyjaźń muzyczna taka długofalowa? Razem coś nagrywacie? Planujecie nagrać więcej? Mamy bardzo dużo pomysłów, aczkolwiek oboje jesteśmy strasznie chaotyczni i to wszystko się zmienia. Ale tak, mamy w planach bardzo dużo. To, co zrealizujemy z tej naszej puli, to się okaże. Jacob Flaner pojawi się na twoim debiutanckim krążku? Pojawi się. I to będzie niespodzianka. Tak. Chociaż jak powiedziałeś, że jesteście chaotyczni, może on tak, ale po tobie w życiu bym się nie spodziewał. Chociaż twoja muzyka jest bardzo delikatna, ale teksty są bardzo odważne i w tych tekstach jesteś bardzo dojrzałą kobietą. I tak sobie myślę, że w twoim świecie artystycznym, w muzyce, chyba ten tekst ma większe znaczenie niż muzyka, prawda? Tak, o tym mówiłam też ostatnio,
że też bardziej się czuję tekściarką niż muzykiem. Może z racji tego, że niepewnie czuję się grając na instrumentach, a wokal zawsze mi się wydawał wokalem, chociaż to jest wielkie niedopatrzenie, ponieważ żeby śpiewać poprawnie, technicznie i tak dalej, to są lata ćwiczeń i wielka sztuka, aczkolwiek... Ale szkoliłaś swój wokal pod okiem i uchem bardzo znanych wokalistów i już specjalistów. Tak, tak. Kto na przykład pomagał ci kształtować twój głos? Na przykład Paulina Przybysz, Monika Urlik, Kasia Rościńska albo Natalia Lubrano. To takie moje ulubione spotkanie. Mówimy o tekście, mówimy o muzyce. Z kim tworzyłaś piosenki na ten debiutancki album? Czy to byłaś tylko ty, czy też miałaś współkompozytorów, producentów? Tutaj wielką rolę odegrali właśnie producenci. Trzy piosenki stworzył Alan, czyli Faded Dollars. Są tam też utwory Siwego Siwka i Clarenza. Po tych ksywkach, jak mówisz, to tak mi się od razu kojarzy ze światem hip-hopowym? Tak, tak. To są ludzie, którzy gdzieś tam są bardzo zaangażowani właśnie w hip-hop, rap. I też poznaliśmy się, czy tam nawiązaliśmy kontakt właśnie przez inne projekty stricte hip-hopowe. Jaki kolor ma twoja muzyka? Mam nadzieję, że niebieski. A piosenka Dobranoc? Piosenka Dobranoc jest w pastelowym różu. Z kim tworzyłaś ten utwór? Something I Don't Know. Bardzo mi się skojarzyło, wiesz, a Kotki 2. Myślę, że to też było trochę twoją inspiracją. No tak na dobranoc. Tak, tak, to było celowe. Z dzieciństwa pewnie takie wspomnienia. Tak, bo no, uważam, że wszystko, co potem dzieje się w naszej sztuce, ma korzenie już tam na początku. Sara Kordowska zwyciężyła w trzeciej edycji Wydaj Płytę z Będzie Głośno. Mówimy dziś o muzyce, o płycie, która się ukaże, ale ty masz też inne zainteresowanie, bo nie tylko muzyka i pisanie tekstów, ale też pojawia się teatr i poezja. Opowiedz nam o tym. Mam wrażenie, że to jest cienka granica pomiędzy tym wszystkim, ale rzeczywiście dostałam taką szansę, żeby pracować z dzieciakami w teatrze. Najpierw była to forma wolontariatu, potem już praca. Prowadziłam warsztaty między innymi dla 60-osobowej grupy dzieci właśnie z kompozycji, z rytmiki. I sprawia mi to niesamowitą przyjemność, towarzystwo właśnie dzieci. No i oprócz tego slamy poetyckie, o których wspominałeś. Tak. Najpierw byłam widzem, ale odważyłam się wystąpić. No i prawdopodobnie się podoba. Jaki wspólny mianownik mają te wszystkie twoje zainteresowania, gdybyś miała to tak wszystko połączyć? Czy to ten teatr i ta poezja, slamy poetyckie, to będzie też widoczne i słyszalne na twoich koncertach? Super by było. Każda z tych dziedzin, nazwijmy to tak, jest sztuką. Jest sztuką i skupia się na przekazie. Mam wrażenie, że przekaz to może być słowo klucz do każdej z tych sfer. Jaki teraz czeka cię czas? Bardzo intensywny to na pewno, bo już dziś mieliśmy takie pierwsze spotkania organizacyjne, ale ty jako taki najważniejszy punkt, co sobie wyznaczasz teraz przed ukazaniem się albumu? Uczę się na pewno organizacji i wycinania z dnia różnych niepotrzebnych rzeczy, na przykład właśnie odcięłam się totalnie od telefonu i ograniczam to do spraw mailowych i telefonicznych. Chociaż teraz i będą pisać maile, będą dzwonić, bo następuje taka sytuacja, że każdy będzie chciał poznać Sarę Kordowską, jaka ona jest, czym się interesuje, jakie lubi kolory, co lubi zjeść, jak wygląda jej życie, jaki zagra koncert, a dlaczego jest taka i inna płyta, a o czym chcesz śpiewać, musisz na to wszystko się przygotować. Masz w ogóle wizję teraz tej dalszej swojej kariery artystycznej, jakbyś chciała ją poprowadzić? Na pewno chciałabym mieć swój stały band, z którym będę się też dogadywać, który będzie chciał ze mną jeździć w różne miejsca, na różne koncerty, gigi i żeby to była przyjemność dla każdego z członków, żebyśmy mogli potem sobie siedzieć gdzieś i o tym porozmawiać i dobrze się przy tym bawić. I myślę, że właśnie ci ludzie
ci ludzie są najważniejsi w całym tym wydarzeniu, w tym, co się zadziało. Czyli Sara Kordowska stawia na zespół. Tak. Który z tobą się pokaże tutaj w Radiowej Czwórce na początku października, w dniu premiery płyty. Myślę, że jeszcze oj często, często będzie się pojawiać w tych barwach czarno-żółtych. Ty nawet dzisiaj chyba tak pod kolor się ubrałaś, z tego dopiero teraz zauważyłam. Tak, tak. Świadomie? Postawiłam na żółty. Postawiłaś na żółty, dobrze. Żółty postawił też na ciebie i zwyciężyłaś w konkursie. Jak wyobrażasz sobie koncert, który myślę, że dla ciebie też będzie bardzo ważny na początku października, kiedy ukaże się płyta? Czy ty będziesz chciała ten album zagrać od A do Z, tak jak go skomponowałaś i nagrałaś? Czy planujesz pozmieniać trochę, zaskoczyć? Oj, myślę, że to będą całkiem nowe aranżacje. Mhm. Ale bliżej będzie do jakiego gatunku? Bo album wiemy, że będzie bardziej stonowany, tak, bardzo elektroniczny, a koncerty stawiasz na... To znaczy, nie chciałabym rezygnować z elektronicznych dźwięków, aczkolwiek jest perkusja, jest bas, gitara i chciałabym, żeby to było takie bardziej dosadne. Jak wyobrażasz sobie teraz płytę, którą za chwilę wydasz, która za chwilę pójdzie do tłoczni? Czy już masz zobrazowane to, jak powinna wyglądać ta książeczka? To wszystko, co ma się znaleźć w środku, oprócz tej warstwy muzycznej i lirycznej oczywiście, ale jednak ten album jest tak ważny dla debiutanta, bo to jego pierwszy krążek. Pomysłów jest dużo. Myślę, że powinnam skupić się na tym, żeby jak najbardziej oddawał muzykę i żeby można ją było sobie zwizualizować, patrząc właśnie na zdjęcia czy okładkę. I tak jak mówisz, to jest pierwszy krok, pierwsze wrażenie i nie można tego pominąć. Trzeba to zrobić z głową. Mówię muzyce, że pierwszy album nagrywa się całe życie, a kolejny już zdecydowanie krócej. Czy masz jeszcze w zanadrzu kilka piosenek w szufladzie, które gdzieś tam sobie czekają na kolejny moment, na inne dni, może na kolejny album? Czy to, co stworzyłaś i zaprezentowałaś nam w konkursie, to jest na tę chwilę wszystko? Jest dużo pozaczynanych rzeczy, które leżą czasem w studiach nawet. Nie mam do nich dostępu. No myślę, że to jak z malarzami, z pisarzami, każdy ma coś zaczęte, do czego nie chce wracać, może ze względu na tematykę na przykład. To nie jest dobry czas na wydanie czegoś, czy poprowadzenie tego dalej. Czy oprócz Jacoba Flanera, o którym wspomniałaś, pojawią się jeszcze jacyś goście na twoim krążku? No, nie. Nie, jedynie muzycy. Muzycy, którzy będą towarzyszyć ci też na premierze płyty, czy koncertowo masz zupełnie inny skład? Tak, tak. Oni też uważam, że powinni znaleźć się na tej płycie, więc będą moimi w zasadzie gośćmi. Sara Kordowska wygrała trzecią edycję Wydaj Płytę, będzie głośno. Bardzo dziękujemy ci za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze nieraz zasiądziesz w tym fotelu i będziemy rozmawiać. Tymczasem masz niewiele czasu na przygotowanie wszystkiego, bo już na początku października ukaże się twój debiutancki krążek. Niebawem sesja zdjęciowa i teledysk, który stworzy Konrad Aksinowicz. My o wszystkim będziemy informować na bieżąco. Wielkie brawa dla ciebie i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które w tym momencie nas słuchają, biją brawo i też gratulują i trzymają kciuki za ciebie. Bardzo dziękuję ci za spotkanie i do zobaczenia. Ja dziękuję, że możemy się spotkać w takich okolicznościach i tobie, i Karinie, i wszystkim, którzy są zaangażowani w tą sytuację. Dzięki. Sara Kordowska, laureatka trzeciej edycji Wydaj Płytę, zbędzie głośno.